With all your courage, trust in your friends and you can win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. Good ball, the tension's so exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up if you love football. Inazuma 11. Inazuma, hey! Inazuma, here we go! Gol! Genesis nie patyczkują się w walce i nie mają zamiaru przegrać. Auć! Rany, to dopiero musiało boleć. O, mówiłem ci, że tak będzie. Ale jak zwykle mnie nie słuchałeś, co? Nadal uważam, że to niesamowite, że cała ich moc bierze się z kawałka kosmicznego gruzu. A wkrótce cały świat przekona się o naszej ogromnej potędze i sile. Wiesz, skarbie? Co jest z nimi nie tak? Czy to oby na pewno ludzie? A może to są obcy? Galaktyczny meteoryt dający nadludzkie moce? Nie, to niemożliwe. Czy obecność Astrama i meteorytu dostarczają Xavierowi jego supermoc? Nie rozumiem. Posłuchaj mnie! Wykorzystujesz swoją moc w złej sprawie! Powinieneś jej używać do pomocy innym, a nie by ich zniszczyć! To jest moja moc. I sprawię, że Genesis będzie najlepszą drużyną na świecie. Skoro nie mogę przekonać cię słowami, przekonam czynami. Decydujące starcie, część pierwsza! Zniszczył rękę Mugen, jak gdyby nigdy nic. A przecież staliśmy się o wiele silniejsi. Nie sądzę, abyśmy byli w stanie ich pokonać. Masz rację, Jack. Przepaść między nami jest zbyt duża. Niedobrze. Jesteśmy tak zaskoczeni ich przewagą, że nasz duch walki umarł. Przestańcie gapić się w murawę. Przypomnijcie sobie, jak ciężko razem ćwiczyliśmy. Ten trening pomoże wam to przezwyciężyć. To nic wielkiego, naprawdę. Pokonaliście już takie problemy wcześniej. Musicie działać razem. Ufać sobie wzajemnie, a wtedy zwyciężycie. Uwierzcie w siebie, bo ja w was wierzę. To pierwszy raz, kiedy tak do nas mówi. Ale ma rację. Pamiętacie, jak po raz pierwszy graliśmy przeciwko Gemini Storm? Było ciężko, ale wygraliśmy. A teraz gramy z Genesis, z którym jest trudniej. Dlatego my musimy być 10 razy lepsi. Ta krótka przemowa zmobilizowała wszystkich. Weźcie sobie do serca słowa pani trenerki. Ja wierzę, że nam się uda, a wy? Też! Dobrze. W końcu zaczynasz zachowywać się jak trener. Wiele się od nich nauczyłam o wierze i zaufaniu. I całym sercem dopinguję, aby wygrali. Jestem pewna, że im się uda. Raimon jest daleko w tyle. 0-1 dla Genesis. Ale widać, to ich zmobilizowało i dało im zastrzyk energii. Oni są odporni na moją rękę Mugen. Jestem taki słaby. Jak mógłbym zastąpić Marka? Nigdy nie będę taki jak on. Nie możemy tak po prostu ich zaatakować. To nie przedrze się przez ich obronę, więc... Ognista burza! Gdzie leci ta piłka? Na pewno nie w okolice bramki Genesis. Co jest? Twoja kolej, Mark! Mega chłopka!
Znowu obroniona! Raimon dalej przegrywa! Bramkarz Genesis jest niepokonany! Trzymaj ją z dala od Xeviera! To znowu ty, Mark. I ty niby masz mnie zatrzymać. Odpuść sobie, działam dla dobra drużyny. To słodkie. Ja działam dla dobra swojego. W Genesis spełniamy nasze własne cele. Nie marnujemy czasu na takie bzdety. Nie tylko Zim jest twoim przeciwnikiem. Wir! Jest za szybka! Tylko nie to! No. Ostrze meteoru! Wieża! Ręka? Mugen! To jest jakaś porażka! Obroniona! Graczom Raimona udało się odeprzeć atak w ostatniej chwili. Wszystko w porządku? Dobra robota, stary! Dzięki, stary. Nie było lekko, ale się udało. Wybaczcie. To ja powinienem zatrzymać piłkę. Nie przejmuj się tym. Udało nam się. Dopóki działamy zespołowo, wszystko będzie dobrze. Pamiętaj o tym. Nie jestem pewien, czy dam radę. Obrona Raimona jest bardzo napięta. Na ten moment sytuacja wygląda na przesadzoną. Wracam do was. Dlaczego siedzę tu i patrzę na tę porażkę? Też jestem w tej drużynie. Powinienem walczyć przy boku Marka i reszty. Byron poświęcił się, byśmy zaszli tak daleko. Kevin również odstąpił mi swoje miejsce. Axel ciężko pracował i wrócił do gry. A ja siedzę na tej ławce jak ostatnia beksa w szaliku. Absolutnie bezużyteczny. Nie zniosę tego dłużej. Muszę działać. Nie mogę siedzieć i gapić się jak wcześniej. Ale daleko mi do ideału. Zero ze mnie pożytku. Skoro nie jestem idealny, nie mogę grać. Tylko im zaszkodzę. Jednak... Ja... Jestem! Chodź na boisko. Pokonaj to, co nieznane. Pani trenerko! Chcę wyjść na boisko! Proszę mi pozwolić! Co? Chcę pomóc. Chyba dam radę. Zmiana. Sean Frost zastąpi Sue Hartland. Że co, proszę? Nie ma opcji, żeby wygrać w ten sposób. To nie da nam więcej goli. Potrzebujemy siły Seana, żeby się uratować. To twoja szansa. Jazda na boisko. Tak jest. Połamania nóg. Kiedyś zagramy razem jak należy. W końcu coś do niego dotarło. Możesz trenować do woli, ale nigdy nie osiągniesz ideału, do którego dążysz. Może się uda. Postaram się grać najlepiej, jak mogę. Dla dobra drużyny. Muszę spróbować. Jesteś gotowy? Pomóż nam ich pokonać, proszę. Słuchajcie, będziemy podawać piłkę do Seana. W porządku, ale czy on da sobie radę? Da sobie radę, tak samo jak my. Sam zdecydował, że do nas dołączy. Teraz my musimy udowodnić, że w niego wierzymy, że dajemy mu szansę. Przejmuję piłkę! Obrona Raimona jest wystawiona na próbę. Piłka już w grze i leci prosto na nieustraszonego Wilda.
Ogniste tornado! Ujacie! Ten atak powali niejednego wybitnego piłkarza na łopatki. To ogniste tornado aż parzy. Bramkarz Genesis uśmiecha się pod nosem. Dlatego chłopaka chyba nic nie jest straszne. Chwila, moment! Co się dzieje? To nie był strzał, a podanie do prosta. A ten idzie jak burza. Skup się na strzale. Na jednym idealnym strzale! Nadchodzi wieczna zawieść! Pole Procjona! I zatrzymuje kolejną piłkę! Wielki powrót prosta został odebrany obojętnie przez Genesis. Muszę go zatrzymać! Mroźny ląd! Atak zablokowany! Najpierw nieudany gol, a teraz odparta obrona! Wszystkie moje obawy się sprawdzają. Nie nadaje się, żeby tu z nimi być. O nie, chyba nie był jeszcze gotowy, by grać. Zino mija Marka i Jacka! Znowu biegnie prosto w stronę bramki Raimona! Ręka Mugen nie obroni tej bramki. Co teraz ja... Stary, co tak nagle posmutniałeś? Nie użalaj się nad sobą, przynajmniej nie w czasie gry! Ostrze meteoru! Musimy bronić naszej bramki! Wspaniała wieża! Niesamowite! Jesteśmy świadkami narodzin nowego ruchu! Zwarta trzyosobowa obrona zatrzymała strzał! Co sądzisz teraz o moim zespole, ojcze? Oni się nigdy nie poddadzą, prawda? Co teraz? Rozwalimy ich. Nie uda im się powtórzyć tego ruchu. Nikt drugi raz nie powstrzyma ostrza meteoru. Wynik jest nadal ten sam. 1-0. Genesis prowadzi. Obiecałem sobie kiedyś, że będę idealny, ale nie udaje mi się. Co ja sobie myślałem? Nigdy mi się nie uda. Sean! Twoja piłka! Ej, nie udało się! Co za upokarzająca sytuacja! Axel? Możesz popełniać błędy podczas meczu. W porządku. Ale jeśli nie zaczniesz traktować tej gry na poważnie, do końca życia ci nie wybaczę. Posłuchaj nas. Was? Mam was słuchać? Co jest? Słyszę ich. Słyszę głosy wszystkich. Tu nie chodzi o mnie czy Aidena. Gramy dla dobra drużyny. Chodzi o całą drużynę, nie tylko o mnie. Nie jestem sam. Jestem częścią nich. Jestem członkiem drużyny. Jestem w zespole. W końcu załapałem, o co chodzi.
To było dziwne. Nie jesteś sam. Wszyscy cię wspieramy. Wszyscy będziemy walczyć razem z tobą. Jest szybki. Najszybszy ze wszystkich z drużyny. Dasz radę, Sean. Wrócił do gry. Oto rozwiązanie mojego problemu z perfekcją. Legendarny wilk! Ha! Pole Propsiona! Co jest? Gol! Nowy atak prosta zremisował wynik! Wspaniała gra! Super! Dziękuję. Bardzo dziękuję. To było po prostu świetne, Sean! Udało ci się, Sean. Możesz być z siebie dumny. Nie wierzę, że strzelili nam bramkę. To niemożliwe. Nie możemy jeszcze bardziej zawieść ojca podczas tego meczu. Zrozumiano? Tak jest! Nieprawdopodobne. Jak oni mogli nam to zrobić? Nie zapominaj, że Raimon już pokonali Gemini i Epsilon. To było zaskakujące, ale nie niewykonalne. Nie martw się, to się nie powtórzy. Jestem tego więcej niż pewien. Mam uznanie dla Evansa. Zasłużył sobie na nie. To fakt. Jest godnym przeciwnikiem. Nadchodzi! O nie! Za nic się nie poddam. Nie ma takiej opcji. Ostrze meteoru! Jestem częścią drużyny, która cię zniszczy! Ręka! Mugen! Udało mu się! Tak, to było świetne zagranie, stary! Dzięki, stary! Nareszcie doczekaliśmy się zręcznego zatrzymania, w samą porę! Naprawdę pięknie! Tak, wróciła do mnie pewność siebie! I powstrzymam każdy twój strzał, rozumiesz? Co tu się dzieje? To, że obronili jedną bramkę, nic nie znaczy. Tego właśnie szukaliśmy. To jest system, który przekazuje piłkarzom moc z meteorytu. Chcesz, żeby go zniszczyć? Ta gra jest emitowana na żywo na całym świecie. To byłoby dla nich bardzo kłopotliwe. Zamknięcie systemu sprawi, że gracze Genesis stracą wszystkie moce, prawda? Czyli praktycznie się rozpadną. Zgadza się. A zarazem plany Astrama zostaną pokrzyżowane. Odetniemy jego źródło mocy na oczach wszystkich w czasie transmisji. Szefie, możemy rozwalać? No. O, to było! Zniszczyliśmy urządzenie. Dobra robota. Pokonaliśmy Genesis. Niezły podstęp, detektywie, ale chyba wam się nie udało. A? Twoje ostrożne śledztwo i próba sabotażu to była czysta strata czasu. Słucham? Twoje przypuszczenia były prawdziwe. Meteoryt Aliusa uwalnia energię, która wzmacnia ludzi, a kiedy zaburzy się ten proces, ludzie przestają otrzymywać tę moc. To prawda. Jednakże... Meteoryt Aliusa jedynie dodawał sił drużynom Gemini i Epsilon, więc zabrakło jednego elementu do twojej układanki. Moja drużyna Genesis trenowała przeciwko tym wzmocnionym zespołom bez użycia meteorytu Aliusa, co oznacza, że są naturalnie tacy silni. To zwykli ludzie. Drużyna Genesis zdobyła taką moc naturalnie, bez żadnej syntetycznej energii? Moja drużyna. To przykład nowej rasy ludzi. Są wynikiem mojego eksperymentu na Genesis. Wy nie jesteście normalni! Użyłeś piłki nożnej do swoich niecnych planów! Daj już spokój. I tak nigdy nie zrozumiesz prawdziwych motywów ojca. Co masz na myśli? Ostrzem meteoru! Wspaniała wieża! Dajesz, Sean!
Legendarny wilk! Mur! Co to przestanie? Ejdź! Ten nowy ruch zatrzymał legendarnego wilka prosta! Tak trzymać! Tak będziemy walczyć! Supernova! Ręka! Mugen! O nie! Znowu przedarliście przez obronę Darrena! Jego taktyka nie działa! Oczywiście, ponieważ jesteśmy najsilniejszą drużyną w galaktyce. Właśnie, że nie! To jest ten moment, ostatnia część decydującej walki. Nadal mamy asa w rękawie, obyśmy tylko zdążyli go użyć przed końcem meczu. Oglądajcie kolejny odcinek, decydujące starcie, część druga. Ale będzie się działo! Wersja polska SDI Media Polska na zlecenie TVP ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Dorota Dziadkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Hudalej, Beata Wyrąbkiewicz, Maksymilian Rogacki, Krzysztof Plewakosz-Czerbiński, Klaudiusz Kaufmann, Katarzyna Łaska, Jakub Mróz, Milena Suszyńska i inni.